badaniach na temat postępowania Polaków w przypadku zepsutego bądź też starego sprzętu wziął udział 1000 badanych z całego kraju. Raport podzielony został na 3 obszary. Dokument przygotowany przez nas to pigułka informacyjna na temat postaw Polaków dotyczących zakupu nowego sprzętu RTV-AGD, naprawy urządzeń w przypadku awarii, a także postępowania w przypadku starych urządzeń nadających się do wyrzucenia. Zaledwie 30% uczestników badania uważa, że warto naprawiać sprzęt RTV i AGD. 30% uczestników badań zleconych przez Tauron uważa, że warto naprawić sprzęt RTV-AGD. Autorzy badania sprawdzili także m.in. co respondenci robią z zepsutymi urządzeniami. 36% badanych przyznało, że przechowuje w swoich domach taki sprzęt i nie naprawia go. Najczęściej elektroodpady przechowują osoby młode lub osoby powyżej 65 roku życia. Najczęstszym powodem przechowywania zepsutego sprzętu jest poczucie, że kiedyś może się przydać. Celem raportu było przekonanie społeczności, aby naprawiali sprzęt, a nie wyrzucali. Jak tłumaczy Łukasz Zimnoch, w ten sposób każdy może w swoim domu zrobić swój malutki zielony zwrot, czyli zwiększyć dbałość o środowisko naturalne.